chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć trochę o tym miejscu, w którym się znajdujemy, bo w moim odczuciu jest to miejsce bardzo szczególne przede wszystkim dlatego, że ma swoją bardzo długą historię, jak również teraz nadal funkcjonuje w tej przestrzeni, która jest tutaj na co dzień. Przede wszystkim piękno tego miejsca, co już można zauważyć na fotografiach, które pokazują część naszego terenu. Jak zapewne Państwo, skoro tutaj już gdzieś bywaliście, wiecie, teren muzeum znajduje się na terenie dawnej osady młyńskiej, o której mamy już potwierdzenia w XIV wieku, że tutaj funkcjonowała. I w momencie, oczywiście na przestrzeni tych wieków, różne były perypetie tutaj tej osady, różni byli właściciele, ale to jest jakby temat na całkiem osobne wystąpienie i osobny materiał. Ale sytuacja i jakby historia tego miejsca potoczyła się w taki sposób, że w 76 roku dokonano w młynie, który tutaj mamy nad rzeką Wełną, ostatniego przemiału i następnie ten teren został przekazany na Skarb Państwa. Skarb Państwa przekazał całość tego terenu, czyli obiekty, które wchodziły w skład osady, czyli młyn wodny, dom młynarza, jak również stajnię przymłyńską, z terenem prawie 4 hektarów pod władanie Muzeum w Szreniawie, które to podjęło się adaptacji i renowacji tych obiektów na cele wystawowe. I tak właśnie w przestrzeni tych 35 lat, ponieważ w przyszłym roku będziemy obchodzili taki mały jubileusz tutaj funkcjonowania naszego muzeum, troszeczkę zmian się dokonało, bo jak Państwo zerkną, tutaj mamy fotografie, które pokazują dom młynarza w momencie przejęcia przez muzeum tego terenu. Tutaj poniżej mamy fotografię, która pokazuje budynek w aktualnym stanie, tak? Czyli widać, że jakieś minimalne prace zostały tutaj dokonane. I też ten budynek został zaadoptowany przede wszystkim na cele wystawowe. Tak? Mieści się tutaj wystawa modeli wiatraków pana Feliksa Klaczyńskiego, znanego molinologa, który tutaj zajmował się właśnie wiatrakami, młynami wodnymi. My mamy to szczęście, że prezentujemy ponad 40 modeli wykonanych w skali 1 do 40 wiatraków z terenu całej Polski. Też tutaj w tej części mamy tą część administracyjną, jak również 4 pokoje takie gościnne, które można sobie wynająć i spędzić tutaj u nas czas. No i też właśnie te modele, przyznam szczerze, że wzbudzają największe zainteresowanie zwiedzających. Tak? Modele, jak również wiatrak na wzgórzu, to zawsze wywołuje emocje, a najbardziej wywołują emocje te sytuacje, w których ktoś czyta tabliczki przy wiatrakach i odnajduje wiatrak, który gdzieś widział w terenie. Tak? To jest to, co przed chwilą tutaj też o tym rozmawialiśmy, czyli gdzieś już się z tym wiatrakiem fizycznie po prostu Państwo spotkali. Ja się dzisiaj ucieszyłem, palczewo zobaczyłem, czyli żuławy. Czyli proszę, tak? Wiesławowi cudowną dokumentację również we wnętrzu zrobiłem, co było naprawdę cudem. No i to jest jedyny wiatrak typu holenderskiego na żuława, więc który no, jeszcze istnieje. No i zobaczyłem go dzisiaj tutaj na górze i tak się uśmiechnąłem. No tak, czyli potwierdza się właśnie to, co mówię, czyli właśnie najwięcej emocji wywołuje ta wystawa. Kolejnym obiektem, który został zadysponowany i który też był częścią osady młyńskiej, jest stajnia przymłyńska. Jak Państwo widzą, była w dosyć takim stanie zdewastowanym, delikatnie mówiąc. Dzisiaj też to jest obiekt, w którym mamy przestrzenie wystawowe i tam znajduje się wystawa pokazująca rozwój młynarstwa, jaki dokonał się na przestrzeni wieków. Czyli prezentujemy tam żarna, stępy, młynki, perlaki, śrutownik cegielskiego. Tematycznie ta wystawa jest tak ułożona, aby właśnie pokazywać, jak to się rozwijało, jakie zmiany dokonywały się na przestrzeni. Przepraszam, śrutownik cegielskiego, czyli ten cegielski, co ten cegielski, na nas jakiś ten cegielski, ten cegielski. Tak? Tak, mamy, jeżeli wchodzi się do stajni, na prawo jest od razu jeden z największych obiektów, właśnie śrutownik autorstwa Hipolita. Nie tylko, nie tylko, nie tylko. Tak. No i drugi obiekt wzbudzający bardzo duże zainteresowanie, czyli wiatrak, tak? Wiatrak oczywiście w tej osadzie
nie był, nie było go tutaj, nie funkcjonował, tylko wiatrak jest zrekonstruowany. Dokładnie 13 lat temu został oddany do użytku. Jest to zrekonstruowany wiatrak z miejscowości Czacz. Środek jest przystosowany, jest otwarty, że możemy go zwiedzać. Można oglądać na dole podstawę, czyli kozioł, bo to jest wiatrak typu koźlak, jak również dwa piętra w górę pokazujący system przemiałowy i wyposażenie takiego wiatraka. Tak jak wspomniałam, najwięcej emocji, ponieważ można wejść, można dotknąć, można zobaczyć, ale też wzbudza ten wiatrak emocje, jak zapewne każdy wiatrak, ponieważ bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, bo widzimy je często w przestrzeni takiej, gdzie się poruszamy, w której żyjemy, ale jakby takie kwestie techniczne, czyli to, że wiatraki obracamy, jak to wszystko funkcjonowało, mechanizmy do uruchamiania, jeżeli rozmawia się właśnie ze zwiedzającymi, to zawsze wzbudza to ogromne emocje i przeważnie słyszymy, a to można go obracać, tak? A to tak funkcjonowało. Więc naprawdę jest to bardzo ciekawy obiekt, no i też jest on dopełnieniem w pewnym sensie całości, którą tutaj mamy, tak? Bo mamy wystawę modeli wiatraków, mamy wystawę pokazującą rozwój młynarstwa, mamy młyn wodny, w którym prezentujemy schemat przemiałowy, no i mamy wiatrak, więc można powiedzieć, że mamy z wszystkiego po trochu i możemy prezentować to wszystko, jak również troszeczkę pokazać te różnice i zestawienia, jak to wygląda. No i tutaj perełka, serce dawnej osady młyńskiej, czyli młyn wodny, który znajduje się na dole, jakby patrząc tutaj z domu młynarza, nad rzeką Wełną. Jest to obiekt, który wyglądał mniej więcej w taki sposób w momencie przejęcia przez muzeum. Na przestrzeni lat staraliśmy się odtworzyć tutaj właśnie ten system przemiałowy, wzbogacając go o różnego rodzaju informacje, tablice, w taki sposób, aby właśnie zaprezentować ten system funkcjonowania takiego młyna, to jak on wygląda, jak funkcjonuje, jak wyglądała praca w takim obiekcie. Też jak się płynie kajakami Wełną, to trzeba przenieść kajak. To trzeba przenieść kajak. Można go z bliska podziwiać. Tak, można go z bliska podziwiać. Też bardzo często właśnie z firmami, które tutaj wypożyczają kajaki, organizują te spływy. Bardzo często też te firmy polecają wejście tutaj jako przerwę i taką chwilę relaksu do muzeum. Jak również teraz, co mnie bardzo cieszy, w ostatnich latach obserwujemy duży wzrost ogólnie wycieczek, które są u nas, czy to jeśli chodzi o zwiedzanie muzeum, czy też udział w warsztatach, które właśnie łączą sobie taki spływ kajakowy z takim właśnie aspektem trochę też edukacyjnym, czy też właśnie takim możliwością zwiedzania muzeum, więc mogę, jaka to jest ilość metrów sześciennych na sekundę na przykład, bo to jest huk jest taki, jakby prawdziwy wodospad. Tutaj u nas? No jaki jest przepływ? Szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie. Turbinę mamy, która ma do 50 kW. Ale teraz też sytuacja jest dosyć specyficzna, bo jest troszeczkę wyższy stan wody, dlatego jest tak. Ja nigdy nie słyszałem takiego szumu. Tak, bo przeważnie jest tak, że w tym okresie, w minione lata, bo ten rok był dosyć mocno obfitujący w opady, tak, bo poprzednie dwa lata na przykład, w tym okresie kajaki już tu nie dopływały. W czerwcu już był moment, gdzie kajaki zatrzymywały się w miejscowości Wełna, która jest 2-3 km od nas i już do nas nie dopływały, bo był tak niski stan wody. A w tym roku przez te deszcze, które miały miejsce tutaj w sierpniu, tak, poziom wody jest tak dobry, że właśnie raz, że kajaki dopływają, dwa też jakby regulacją wody na jazie ruchomym zajmują się Wody Polskie. Więc jeżeli oni otwierają szandory albo zamykają, no to od tego też zależy, jak dużo wody gromadzi się tutaj na terenie naszej młynówki. I wtedy, jeżeli szandory są otwarte, to troszeczkę wody uchodzi tym bocznym odpływem. Jeżeli tak oni uznają, że powinny być zamknięte, no to większość wtedy się gromadzi i wtedy większy przepływ jest tutaj tym bocznym kanałem, ponieważ napływ na turbinę jest zamknięty. Nie? I właśnie też, jak tutaj wspominaliśmy, nasz młyn
jakby nadal funkcjonuje i działa, ponieważ on był młynem, który był już napędzany turbiną Francisa, nietradycyjnym kołem młyńskim. I ta turbina w momencie przejęcia przez muzeum okazało się, że jest w tak dobrym stanie, że wszystko zostało tam przerobione i utworzono tam małą elektrownię wodną. Aktualnie jesteśmy w trakcie remontu tej elektrowni. Mamy nadzieję, że gdzieś tam w najbliższym czasie tutaj sprawa się zakończy i będzie mogła ona nadal funkcjonować. Oczywiście nie jest to jakaś wielka elektrownia, tak? Jest to po prostu elektrownia tutaj na potrzeby i możliwości rzeki Wełny, ale też tutaj obok, przed naszą elektrownią, jest elektrownia prywatna, ale też jakby ważnym aspektem jest kwestia jazu stałego, który też tutaj wpływa na regulację spiętrzenia wody, tak? Bo jeżeli mówimy o młynach, to musimy mieć też właśnie na uwadze ten fakt, że bardzo często przed młynami funkcjonowały i były stawiane jazy, czy to ruchome, czy to stałe. My też wczoraj właśnie o tym rozmawialiśmy. My akurat mamy i jaz stały, i ruchomy. No i te obiekty też tutaj wzbudzają dosyć duże zainteresowanie. I teraz kilka słów o tym w ogóle, co robimy, tak? Bo to, co przed chwilą Państwu przedstawiłam, to są tutaj wystawy, które są udostępnione do zwiedzania. Oczywiście Państwa dzisiaj też serdecznie zachęcam do zobaczenia tych obiektów, ale też oprócz tego prowadzimy działalność, która ma na celu jeszcze bardziej zachęcić ludzi do odwiedzania naszego miejsca, do odwiedzania Muzeum w Jaraczu. I przede wszystkim to jest kwestia imprez plenerowych, które organizujemy. Mamy 5 imprez, które odbywają się na przestrzeni roku. Jest to Marzanna, to jest impreza typowo o charakterze takim rodzinnym, przybliżająca właśnie tradycję żegnania zimy i witania wiosny. Mamy w okolicach kwietnia akcję sprzątania rzeki, jak Państwo widzą na tym rysunku. Taka akcja jest niestety nadal potrzebna i wskazana, ponieważ stan rzeki, mimo że już od paru lat regularnie 2 razy w roku minimum organizujemy takie sprzątanie, nadal jest taki, że wymaga tutaj sprzątania i po prostu ingerowania w to, żeby ta rzeka wyglądała w dobrym stanie. Później w czerwcu organizujemy Dzień Młynów. Jest to impreza, która ma na celu zachęcenie gości, którzy nas odwiedzają, do odwiedzania młynów, które znajdują się tutaj na rzece Wełnie, czyli młyny znajdujące się na odcinku od Rogoźna do Obornik, jak również wiatraka w Rogierówku, tak, to jest wiatrak typu holenderskiego, u nas jest wiatrak typu koźlak, i wiatraka w Budzyniu, tam jest wiatrak patrak. I właśnie tutaj zachęcamy, czy to właśnie kajakiem, rowerem, samochodem, żeby aktywnie spędzać czas i odwiedzać te miejsca, które dostały drugie życie, czy to przez właśnie formę stworzenia tam muzeum, stworzenia przystani kajakowej, jakiejś restauracji, czy obiektu ogólnodostępnego do zwiedzania. Z takich też rzeczy, które tutaj praktykujemy w naszym muzeum, też bardzo istotne są spotkania, czyli spotkanie miłośników wiatraków i młynów wodnych, na którym Państwo dzisiaj są. To jest zdjęcie z przed 2 lat. Jak również teraz w tym roku mieliśmy 3. konferencję dotyczącą ochrony wód. Jest to takie nowe dziecko, które powstało w muzeum. Jak się okazało, jest to bardzo istotny temat i bardzo taki ważny temat, który jest poruszany. Konferencja już osiągnęła status konferencji ogólnopolskiej. Mieliśmy prawie 100 uczestników właśnie w poniedziałek i wtorek tutaj na terenie muzeum. I też to jest konferencja, która skupia ludzi z różnych dziedzin, różnych instytucji. Myślę, że to jest tak tutaj trochę będzie takie na zasadzie samochwała. Myślę, że bardzo dużym atutem tej konferencji jest to, że oprócz wykładowców akademickich mamy osoby, które działają w fundacjach, aktywistów, osoby, które hobbystycznie się zajmują, pasjonatów, działaczy, którzy lokalnie gdzieś działają w tym temacie. I właśnie zderzenie się tych środowisk, wymiana doświadczeń jest bardzo istotne.
I jeżeli mówimy o takiej działalności muzeum, to też jesteśmy bardzo otwarci na różnego rodzaju rajdy, odwiedziny, które tutaj ludzie proponują, czy też właśnie firmy, które organizują sobie integrację i jako jeden z elementów wybierają wizytę w naszym muzeum, a co za tym idzie, w naszej ofercie jest też kilka lekcji muzealnych, które prowadzimy po wcześniejszym zgłoszeniu i największym zainteresowaniem cieszy się lekcja Od ziarenka do bochenka, czyli lekcja, na której prezentujemy i zachęcamy uczestników do aktywnego tutaj włączenia się w cepowanie, produkcję mąki, wyrób ciasta i następnie pokaz wypieku takiego ciasta w tradycyjnym piecu chlebowym. Wzbudza to bardzo dużo emocji, ponieważ bardzo wiele osób po odbyciu takich warsztatów podchodzi po nich i kieruje takie słowa do mnie na zasadzie: wie pani co, ja nie myślałam, że to tyle pracy trzeba poświęcić, żeby taki chleb znalazł się w sklepie na półce. Wiadomo, że to jest pokazanie tego z trochę innej formy, gdzieś tam jeszcze jak nasi dziadkowie funkcjonowali i wykorzystywali, ale jakby takie uświadamianie, ile trzeba pracy, żeby dane produkty znalazły się, tak, albo żeby chociaż właśnie uświadomić, że mleko nie jest ze sklepu, a od krowy, tak, to jest też myślę, że bardzo istotne i też właśnie te warsztaty pokazują nam, że jest taka potrzeba i jest zainteresowanie. Z takich tych rzeczy ogólnych to w minionych latach popandemicznych notujemy bardzo duży wzrost frekwencji, jak również zainteresowania właśnie warsztatami i co nas przede wszystkim cieszy, notujemy wzrost zwiedzających indywidualnych. Nie samych grup zorganizowanych na zasadzie wycieczek ze szkoły, wycieczek klubów seniora, czy też właśnie, tak jak już wcześniej wspomniałam, firm, ale bardzo dużo osób indywidualnych i też to, co cieszy, to nie jest to takie przebieganie przez muzeum, bo też spotykamy się z takimi sytuacjami, że tak, mamy 4 duże obiekty, 4 prawie hektary terenu i ktoś w 15 minut zwiedza całe muzeum i bardzo serdecznie nam dziękuję i jedzie dalej, tylko właśnie bardzo sporo przypadków, gdzie ludzie przyjeżdżają na cały dzień, spędzają po 3-4 godziny, bardzo wnikliwie zwiedzają wystawy, zadają dużo pytań, więc jest to bardzo pocieszające i też dające taką nadzieję, że właśnie ten temat nie jest taki niszowy, ale właśnie też jeżeli trafi gdzieś na odpowiedni grunt, jest podany w jakiejś tam przystępnej formie, to też właśnie ma swoich odbiorców i zapewne też podobnie jest u was w Uniejowie, że jest to duże zainteresowanie właśnie jeśli chodzi o takie obiekty. Bardzo dziękuję. Gdyby były pytania, to jak później będzie właśnie ten panel dyskusyjny, to na pewno postaram się odpowiedzieć.